ciepły wiosenny wieczór w Nowym Tomyślu, w miejscu, którego nazwy nie będę wymieniał, żeby nie robić kryptoreklamy. Obok mnie siedzi pięciu młodych panów. I ci właśnie młodzi panowie są dzisiaj głównymi bohaterami tego nowotomyskiego wieczoru na portalu Echa Okolic. Rychtyk Eka. Co to znaczy? Jaka jest geneza? Powiem szczerze, że no, był spory kłopot tutaj, jeśli chodzi o, no, o tą nazwę. Debatowaliśmy, aż w końcu jeden z naszych kolegów zaproponował: słuchajcie, a może byśmy wzięli po prostu tą nazwę z Gwary Poznańskiej, no. W końcu to jest nasza okolica tutaj i tak dalej. No i kolega faktycznie wziął, otworzył słownik, poszperał w tym słowniku, znalazł takie dwa słowa, rychtyk, czyli tak, tacy porządni, tak, ludzie, no i eka, skrót od ekipa, zespół ludzi, którzy no, chcą coś zrobić, tak? No i stąd też pojawił się pomysł na to, żeby tą nazwę zostawić. Były sprzeciwy, jak to zwykle bywa, niektórych tutaj członków, ale generalnie tutaj w wyniku demokratycznego głosowania ta nazwa została przegłosowana. Skąd się w ogóle znacie? Skąd się znamy? Na pomysł, aby utworzyć w ogóle jakąś organizację, która będzie zajmować się z ważnymi dla nas sprawami, wpadliśmy ja z Maciejem, spotkaliśmy się najpierw we dwójkę, potem zaproponowaliśmy kolejnych swoich znajomych, ja Michała, kolejnego Michała, Maciej zaproponował Grzegorza i tak doszło do pierwszego spotkania właśnie w tym miejscu. Kolejne spotkania odbywają się już dzięki uprzejmości naszego Nowotomyskiego Ośrodka Kultury właśnie w tym miejscu, w Domu Kultury i tam się teraz spotykamy. Dzisiaj gościnnie znowu zawitaliśmy tutaj. Mówicie, że zebraliście się tu po to, bo chcecie realizować jakieś fajne, ciekawe dla was sprawy. Co to są za sprawy? Haśle mamy, w naszym logo mamy zawarte kulturę, sport i rekreację. Zaczęliśmy od pierwszego takiego działania, była to noc kabaretowa, właściwie wieczór kabaretowy. Przyciągnął on do NOKU blisko 350 osób, więc myślę, że możemy uznać tą akcję za udaną. Wszystko od A do Z zorganizowaliśmy sami, więc no myślę, że możemy być z siebie dumni, a przede wszystkim z tego, że jednak przyszło tyle aż ludzi, którzy widocznie mieli zapotrzebowanie na tego typu atrakcje. To jest dla nas motywacja do ciągłych i dalszych inicjatyw. Dlaczego to robicie? Czy nie lepiej zdać się na to, co jest? Co w was takiego siedzi, że chcecie sami coś organizować? Przecież to jest kłopot. Czy kłopot? No, myślę, że ładnie i górnolotnie zabrzmiałoby, jakbyśmy powiedzieli, że robimy to z głębi ducha i tak dalej. A tak naprawdę tak to właśnie wygląda. To nie jest żadna ściema, to tak właśnie miało wyglądać. Mieliśmy to robić dla siebie, dla naszych znajomych, a w przyszłości może też... Dla Nowotomyśla też. I tutaj, no nie tylko Nowotomyśla, ale dla ludzi z okolic. Wystarczyło spojrzeć podczas tej nocy kabaretowej na ludzi Knotu, kiedy się naprawdę śmiali i widać, że im się to podobało. To jest właśnie ta odpowiedź, dlaczego to robimy. Czy to było trudne? Chodzi mi o jakby zorganizowanie się i sformalizowanie. Jak to przeprowadziliście? Na pewno tutaj zgłębiliśmy ten temat, jak tu należałoby się zorganizować, jakie dokumenty trzeba było wypełnić. No i tutaj też mogliśmy się zarejestrować dzięki pomocy też Centrum Organizacji Pozarządowych, które zostało otwarte stosunkowo niedawno w Opalenicy. Oni nam takiej fachowej rady tutaj udzielili, jakie dokumenty musimy wypełnić, gdzie należy je złożyć, jaki jest czas okres oczekiwania na decyzję itd., itd. No i powiem szczerze, że naprawdę biurokracji tutaj było bardzo dużo. No a przy okazji też dowiedzieliśmy się kilku różnych ciekawych rzeczy i no tutaj też, jeśli byłaby jakaś grupa, która chciałaby się zawrzeć i sformalizować, bardzo serdecznie tutaj służymy pomocą w przypadku stowarzyszenia zwykłego. Czy jest jakaś taka opcja współpracy z innymi ludźmi aktywnymi z okolicy? Czy jesteście otwarci na coś takiego? Myślę, że jak najbardziej. Będziemy w swoich szeregach witać kolejnych członków, ale niekoniecznie muszą to być osoby, które chcą być w naszej ECE
tylko po prostu my możemy zawiązywać jakieś wspólne inicjatywy, sojusze i serdecznie ja zapraszam. Myślę, że w imieniu kolegów też mogę to śmiało powiedzieć, że chętnie spotkamy się i będziemy działać z innymi aktywnymi i chcącymi służyć ludźmi, jak najbardziej. Plany na kolejne działania? Mamy mnóstwo. Nie wiem, czy mogę zdradzić, bo jest to na etapie takiej burzy mózgów. Skoro one nie są jeszcze potwierdzone, nie chcemy też tutaj rzucać słów na wiatr i powiedzieć, że zrobimy coś w lipcu, zrobimy coś w maju, a z przyczyn niezależnych się to nie uda, więc... Z całą pewnością jedna akcja jest na 100%, która będzie, to są targi ograniczeniodziałkowe w Trzciance, gdzie będziemy organizować tak zwaną godzinę dla dzieci, dla najmłodszych. Tam będziemy ze swoimi dziewczynami, które będziemy, nie wiem, zorganizować jakiś tor przeszkód dla dzieciaków, dla najmłodszych, żeby im zająć miło czas, nie wiem, nauczymy ich tańczyć, jakichś podstawowych kroków, nie wiem, może salsa, zobaczymy, ale to z pewnością, tam się pokażemy. Co do planów też to... Zbliża się lato, czyli mamy duże pole do popisu, bo zaczną się też imprezy sportowe i myślę, że głównie w tym kierunku się to potoczy na najbliższy okres. Turniej siatkówki plażowej, który osobiście opiniuję, że na pewno będzie. No miałeś nie rzucać nazwy. Przepraszam, musiałem. Wycinamy to, czy... Możemy to wyciąć. Nie. Ale turniej na pewno się odbędzie. Turniej o puchar Richtig Eki. Coś w ten deseń. Przynajmniej mamy haka na niego. Czy dotarły do Was jakieś sygnały od mieszkańców odnośnie tych Waszych działań? Czy już o Was się mówi? Moje osobiste zdanie jest takie, że mówi się o nas, myślę, że się mówi, bo sam uzyskałem kilka opinii bardzo, bardzo pozytywnych, jeżeli chodzi o wieczór kabaretowy, który zorganizowaliśmy. W moim odczuciu mówi się jeszcze zbyt mało. Czym się w ogóle zajmujecie na co dzień? Ja studiuję dalej politologię i pracuję jako urzędnik. Teraz aktualnie pracuję w Zespole Pracowego Światowego. No ja właśnie jestem świeżo upieczonym absolwentem Politechniki Poznańskiej, także bezrobotnym. Nie słuchajcie ludzi, jak mówią, że po Politechnice jest praca. Tak. Ja tu się wywyższać nie będę. Masz pracę. Skończyłem technikum tak, kolega. Mechaniczne, pracuję na tyle w firmie jako hydraulik. Na tyle. No ja już studia też skończyłem, pracuję, czyli jednak można. Zapraszam kolegę do naszej firmy, ale... No jeszcze studiuję, jestem technikiem w ostatnim semestrze na Uniwersytecie Ekonomicznym. Studiuję zarządzanie hotelarstwem. Co będę robił dalej? Jeszcze nie. Rychtyk, co działa? Tak jest, póki co. Ostatnie standardowe pytanie. Czy stąd, z tego miejsca, za pośrednictwem portalu Metapolic macie jakieś przesłanie, przekaz nie tylko do Nowotomyślan, ale również do mieszkańców tej tak zwanej przez nas okolicy? Myślę, że jakim przesłaniem moglibyśmy się podzielić z mieszkańcami naszej okolicy? No, działajmy na rzecz tak naprawdę wszystkich nas, bo jeżeli coś będziemy robić wspólnie i dla naszego dobra, wszystkim nam będzie lepiej. Ja chciałbym jeszcze zaprosić na nasz profil na Facebooku. Jeśli piszecie Rychtyka, na pewno nas znajdziecie. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, które chcielibyście zrealizować, a niekoniecznie sami potraficie lub nie macie możliwości, napiszcie do nas i postaramy się pomóc. Z pewnością.